Proszę Państwa, jesteśmy w Augustowie na 10. edycji motorowodnych Mistrzostw Świata. Są to jedyne zawody tej rangi odbywające się w tej części Europy i jedyne w województwie podlaskim, które mają rzeczywiście rangę Mistrzostw Świata. Jest to 10. edycja, stąd też specjalne. Postaraliśmy się, żeby ta edycja była naprawdę specjalna. Stąd też mamy tutaj, proszę Państwa, po pierwsze 17 teamów, najlepszych teamów, jakie można było ściągnąć. Mamy tutaj Alexa Carrella, trzykrotnego aktualnego mistrza wodnej Formuły 1. Mamy wicemistrza świata wodnej Formuły 1, wielokrotnego Filipa Siap. Mamy dodatkowo kilku pilotów z wodnej Formuły F1, w tym team Bartka Marszałka, który też jest jedynym pilotem wodnej Formuły F1. Z nim jedzie Stanisław Kurczynowski, Rosjanin, też pilot z wodnej Formuły F1 i dwóch Łotyszy. Także proszę Państwa, emocje, jeszcze raz emocje, prędkości ponad 200 km na godzinę na wodzie, dużo adrenaliny, dużo sportu na bardzo wysokim poziomie. J2 Ślepsk, polski zespół, który startuje co roku. Niestety żal tylko, że ten team nie startuje w pierwszej eliminacji, czyli 24 godziny wyścigów we Francji w Rouen. Bo bardzo trzeba podkreślić, że Mistrzostwa Świata składają się w tym roku wyjątkowo z trzech wyścigów. 24-godzinny wyścig w Rouen. On jest przez 3 dni się odbywa, ale jest 24-godzinny. I dwóch wyścigów 6-godzinnych w Augustowie. Po raz pierwszy, bo zawsze był tylko jeden dzień, a w tym roku dzięki naszym staraniom Komisja Sportu Międzynarodowej Federacji Motorowodnej podjęła decyzję, że dzisiejszy wyścig i jutrzejszy wyścig to będą punktowane tak samo oddzielnie, czyli po 20 punktów za zwycięstwo. I myślę, że warto być jutro i oczywiście dziś, bo jesteśmy w trakcie wyścigu na tych zawodach, bo to jest jedyna okazja. Specjalnie dla Alexa Carrelli przyjechali fani, już widzę, z Litwy, Łotwy, bo to jest rzeczywiście no, nietypowa osoba. Jestem dumny z tego, że kontynuuję i mam takie nazwisko. To mnie zobowiązuje do tego, żeby nie tylko jakoś zapisać się jako... Nie chcę zostać w tym sporcie zapamiętany jako syn sławnego taty, tylko chcę swój rozdział dodać i na pewno od przyszłego roku się otwiera dla mnie nowy etap w Formule 1, bo to jest dla mnie główne zajęcie teraz. 10 lat mi zajęło to, żeby tam się dostać, a teraz chcę się skupić, żeby nie tylko, tak jak mówię, być zapamiętany jako chłopak, kierowca, który stanął kiedyś na starcie, jeździł w Formule 1, tylko jakieś bardziej ambitne tutaj cele sobie stawiam. To wszystko jest proces, to musi trwać, są nakłady pieniędzy, to jest nakład wielu też ludzi, którzy muszą pracować przy tym. Także no jest mi bardzo miło z tego powodu i na pewno otwiera mi to wiele furtek, ale też zobowiązuje do tego, że muszę jakieś sobie te cele stawiać ambitne, bo po to no się robi. Kiedyś ten sport wyglądał inaczej w Polsce i tak ludzie przychodzili na praktycznie było to synonimem, że zamiast na sport motorowany to na marszałka, czy na skoki na małysza. Na pewno z jakiś etap, kiedy tata zakończył karierę, ten sport trochę przysiadł w Polsce. Cieszę się, że przede wszystkim znajdują się tutaj partnerzy jak Lotto, które wspomaga imprezę i dzięki temu tutaj ludzie ze Sparty, Augustów zaangażowani w to wszystko w połączeniu z pozostałymi sponsorami mogą tworzyć takie zawody, bo mam nadzieję, że to się jakoś zreaktywuje. No ja w tym co robię w Formule 1 zawodów w Polsce nie będzie jeszcze długo, bo to jest
o wiele, wiele większe przedsięwzięcie logistyczne, praktycznie nie mające nic wspólnego poza wodą i łódkami z tym, co się tutaj dzieje, ale to jest pięknie dla mnie wakacyjnie, przede wszystkim tu liczy się dobry trening dla mnie, dobra zabawa, spotkanie się z ludźmi, no i jedyna możliwość w Polsce, gdzie mogę sobie porywalizować, pojeździć tej klasy łódkami, bo Augustów dzięki tej imprezie jest jedyną imprezą w Polsce, jedynym miastem, które ma możliwość zaprezentowania takich zawodników, jak tu jest Alex Carella w tej chwili na wodzie, aktualny mistrz świata Formuły 1. Gdyby nie te zawody, to by do Polski nigdy na pewno nie przyjechał. Jest wicemistrz świata Filip Ciap, jestem ja, także z trzech kierowców z Formuły 1, którzy myślę, że gdyby nie Augustów i Tenecko Endurance, to by przynajmniej tamtych dwóch by tu nie przyjechało nigdy. Więc przede wszystkim trasa jest ciekawa, bo jest wiele zakrętów i jest taka analogia do tych wyścigów też troszkę tej Formuły 1, bo jest dużo zakrętów, prawe, lewe. To jest pierwsza eliminacja tych zawodów, jest zawsze w Rouen we Francji, 24 godziny. Tam byliśmy w maju, już drugi rok z rzędu, także tam zespół Baltiak zajął piąte miejsce w tym roku, w zeszłym szóste, także też jest progres. Ale tam jest ten wyścig bardziej taki siermiężny, tam jest 3 km proste i jedzie się wokół wyspy, nie ma takiej rywalizacji. Tu można się też bardziej troszkę pościgać technicznie, bo są te zwroty, zakręty. Pewno ten tor jest bardziej wymagający technicznie niż Rouen. Tam z kolei te fale są w wysokości praktycznie 1,5 metra, pływają barki. Jest to taki bardzo siermiężny, surowy wyścig, stawiający mocno na wytrzymałość sprzętu i ludzi. Tutaj też więcej techniki kierowców wchodzi w grę. Czego należy życzyć motorowodniakom? No połamania śruby, jak mówił tata zawsze, a też chyba dzisiaj do nam wszystkim, żeby deszcz przestał padać, bo słoneczko jeszcze jakby troszkę nas rozpieściło, to żeby była pełnia szczęścia, także połamania śruby i słońca nad jeziorem Nęcką. Tak jest, dziękuję bardzo. Dziękuję.